burmistrza Giżycka, pana Wojciecha Karola Iwaszkiewicza. Gościem dzisiejszego spotkania jest pan Stanisław Kurwiński, prezes Aeroklubu Krainy Jezior i główny organizator Mazury Airshow. Podczas dzisiejszego spotkania pan burmistrz opowie o nowym miejscu rekreacji dla Giżyczan, czyli dzikiej plaży, a także o trwających termomodernizacjach i inwestycjach. Oddaję głos, proszę panu. Dziękuję pani Justyno. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Witam pana prezesa Stanisława Kurwińskiego, doskonale państwu znanego. 20. edycja Mazury Airshow przed nami i dzisiaj zaprosiłem na konferencję pana Stanisława, żeby też opowiedział trochę o nowym, o czymś, co nas zaskoczy w tym roku, jak też sprawy organizacyjne. Zanim jeszcze oddam głos panu Stanisławowi, to chciałem powiedzieć, że na tą 20. edycję jest przygotowane coś specjalnego, ale też niestety z powodu od nas niezawinionych był wypadek, jak państwo wiecie, nie będzie samolotów odrzutowych w tym roku, pomimo tego, że staraliśmy się o nie i no, takie przyczyny są obiektywne, zrozumiałe. Na 20. edycję niestety wojsko nie puści ani migów, ani SU, więc będzie ta edycja bez tych samolotów, natomiast będzie coś ciekawego, coś, czego jeszcze nigdy nie było u nas na Niegocinie, będzie dużo wodno samolotów, więc to nie będę wchodził akurat w tym momencie w rolę pana Stanisława. Natomiast z organizacyjnych spraw to powiem, że oczywiście zaczynam w sobotę o godzinie 11 na plaży miejskiej. Pierwszy blok pokazów jest o godzinie 12, drugi blok pokazów o godzinie 16. O 22 pokaz sztucznych ogni i tak się sobota jakby organizacyjnie nam zakończy. Natomiast w niedzielę o 11 jest finałowy blok pokazów, natomiast uroczyste zakończenie planujemy na około 14:30. W międzyczasie zapraszam wszystkich oczywiście do Wilamowa na wystawę statyczną wszystkich bodajże prawie, że statków powietrzno-wojskowych, niektórych, które będą gościły na lotnisku w Wilamowie. Przy tej okazji oczywiście zwracam uwagę kierowcom, też i pieszym, że trzeba mieć szczególną uwagę na oznakowanie i organizację ruchu w weekend. Zmieni się na pewno kierunek jazdy, czy może ograniczony będzie kierunek jazdy w jednym kierunku, ulica Kolejowa, czyli będzie można tylko przejechać od strony ulicy Zajączka w stronę ulicy Dąbrowskiego, natomiast od Kolejowej czy od Dworca jadąc będzie można skręcić tylko do Komariny albo na ulicę Dąbrowskiego. Ulica Świętego Brunona nie będzie jednokierunkowa, będzie dwukierunkowa, z tym, że będzie można tam znaleźć nie tylko miejsce do postawienia pojazdu, ale także na wzgórzu Świętego Brunona będzie też taki punkt widokowy z transmisją głosu komentatorów, czyli Tadeusza Sznuka i Witolda Sokoła, tak. I Witolda Sokoła. Więc jeżeli ktoś z państwa na plaży nie będzie z jakiegoś powodu chciał, mógł przybyć, to polecamy wzgórze Świętego Brunona. W tej chwili chciałbym właśnie oddać głos panu Stanisławowi, który wprowadził państwa już tutaj w te najważniejsze informacje dotyczące... Dziękuję panie burmistrzu za zaproszenie i możliwość przekazania informacji. Może zacząłbym właśnie od tej bardzo istotnej informacji, że na częstotliwości 89,1 MHz będzie możliwość słuchania w dowolnym miejscu, w kręgu około 30 km od Giżycka, komentarza Tadeusza Sznuka i w ogóle pod hasłem Radio Airshow. To jest dosyć istotne, bo wiem, że nawet są tacy w Giżycku, którzy z balkonów oglądają pokazy, a słuchają komentarza, bo jednak co by nie powiedzieć, bez komentarza ten pokaz właściwie to jest tylko 15% przyjemności. Więc na jachtach, na statkach, na brzegach można ze smartfonów, z tabletów praktycznie dokładnie oglądać. I to jest pierwsza informacja taka, która rozszerza możliwość oddziaływania. Druga sprawa to jest w ogóle również przez dwa dni jest specjalne studio TV Mazury Airshow, które transmituje live absolutnie pełen pokaz. Wszystkie bloki pokazów łącznie w tym roku, że będzie również możliwość wchodzenia i pokazywania obrazów bezpośrednio z lotniska w Kętrzynie, czyli będzie również widać starty, lądowania, rozmowy z pilotami w trakcie dnia, bo firma Emitel, z którą współpracujemy, która jest naszym partnerem, zabezpieczyła dodatkowe radiołącza do przekazu wideo właśnie z lotniska w Kętrzynie, stąd też będzie możliwość to razem zdjęcia. To z punktu widzenia możliwości sprzedania. Chcę tylko przy okazji powiedzieć, że w zeszłym roku dla mnie niewiarygodnie, na nasze strony były wejście z 42 państw.
Ja szczerze mówiąc nie wierzyłem, ale no istnieje statystyka, którą w ogóle można było. I nawet rozważaliśmy, czy przypadkiem nie byłoby dobrze, żeby niezależnie od komentatora, który oczywiście mówi w języku polskim, w tak zwanym studiu realizacyjnym, był ktoś, kto opowiadałby albo by komentował dodatkowo w języku angielskim. No ale do tego musi być to osoba, która świetnie posługuje się językiem angielskim. Po drugie, jest w sumie no, osadzona w tym specyfice w ogóle terminologii, po to, żeby czasami nie popełniła gafy, która wzbudzi radość w świecie w ogóle, że ktoś to robi i po prostu na tym się nie zna. Ale to medialnie, więc dzięki temu, jak zauważycie Państwo, o tym, co się dzieje na Mazurach, jest szansa, że będą po pierwsze i słyszeli trochę dalej, ale przede wszystkim będą widzieli. Niezależnie od tego, że jak zwykle zawsze tym jest zainteresowane kilka stacji telewizyjnych, że są przekazy w ogóle przez wozy satelitarne, będzie w tym roku bardzo istotne też przez dwa dni zainteresowanie radia, jedynki, nawet lato z radiem w sobotę między 9 a 12, potem oczywiście inne możliwości, będzie również w sobotę Radio Olsztyn tutaj bezpośrednio z Giżycka, więc w sensie sprzedawania tego będzie to jak najlepiej. Teraz kilka spraw o tym, co nas czeka. Otóż, jak pan burmistrz powiedział, czasami jest tak, że coś się sprawia jakieś obiektywne problemy. Otóż po wielu perypetiach praktycznie wywalczyliśmy dodatkowo poza Herkulesem, poza M28 Bryzą, poza Mi-24, poza oczywiście Sokołem z drugiej grupy poszukiwacji ratowniczej, również jeszcze obecność samolotu MiG-29. Miał to zresztą ten sam pilot, który dwa lata był po kolei, właśnie z Malborka. Wprawdzie, jak wiecie, w momencie, kiedy zdarzył się wypadek i pierwszy komunikat, to pierwszy mój ruch był, żeby sprawdzenia, czy w ogóle on się odzywa, prawda? I się okazało, że on się odzywa, ale nie może nic więcej poza tym, że się odezwał, powiedzieć. No a wiem ze źródła z Inspektoratu Sił Powietrznych, że MiG-29 na pewno nie wcześniej, jak około 18 zostaną uruchomione, ponieważ głównie ze względu na ten wypadek, ale głównie dlatego, że jest polecenie przeprowadzenia bardzo dokładnych badań katapulty. Ponieważ tutaj dziwnie, jak pewnie z wiadomości różnych wiecie, podobno bardzo bezpieczne, najbezpieczniejsze w ogóle fotele katapultowane praktycznie, które właściwie miały bardzo dobrą opinię, nagle się okazało, że tym razem pilot katapultując się znalazł się na ziemi nieżywy, a z kolei w Mińsku facet się nie katapultował, wylądował na lesie, prawda, i wyszedł żywy, trochę pokiereszowany. No tak czasami było. Co nas w tym roku właściwie z nowych rzeczy. Po pierwsze, z rozwiniętej ilości będzie znacznie więcej wodno-samolotów. Formalnie było praktycznie zgłoszonych ponad 14 samolotów, no ale im bliżej wydarzenia, to jest sytuacja taka, że będzie ich około 10 z różnych stron Europy. Między innymi również będzie taki komandorem tego całej ekipy, będzie z pochodzenia Polak, mieszkający w Austrii, a latający na Alasce, Krzysztof Barszewski, popularnie zwany Bushpilot, który w razie czego, jak będziecie chcieli nawet porozmawiać o lataniu i na Alasce, i na wodno-samolotach, to akurat będzie do dyspozycji. Ale wśród wodno-samolotów będzie wyjątkowa atrakcja, zakontraktowana specjalnie po wielu negocjacjach. To jest takie marzenie nasze, zresztą od dawna, również pana burmistrza, żeby czymś te 20-lecie dodatkowo zaznaczyć, będzie samolot Catalina. To jest samolot, który, jak panowie wiecie, sławił się między innymi rozpoznaniem floty japońskich w czasie bitwy o Midway. Samoloty, które lądują na Pacyfiku, a chcemy również, żeby wylądowała Catalina na Niegocinie. Będzie pod hasłem z Pacyfiku na Mazury. Co prawda mamy w kontrakcie dwukrotnie lądowanie i możliwość postoju do 3 godzin. Nie wiem, czy z tego do końca skorzystamy, jeżeli chodzi o postój, ale lądowanie tak.
To jest samolot, który oczywiście, jeżeli chodzi o lądowanie, to bez problemu zmieści się w strefie. Natomiast jeżeli chodzi o rozbieg, no to po prostu będziemy musieli przygotować moment rozbiegu do 2 km przestrzeni. I niemniej będzie duża frajda i mam nadzieję, że będzie to również spore zainteresowanie tym samolotem wśród mediów. Oczywiście będzie z bliska do obejrzenia na lotnisku w Kętrzynie, gdzie będzie ekspozycja statyczna. Z takich ważniejszych spraw oczywiście będą biało-czerwone iskry, które będą, na ogół jest tak, że będziemy pod koniec drugiego bloku w sobotę. Po to mianowicie, żeby już po nich nie było żadnego zamieszania, jako finalny z zespołów akrobacyjnych będzie Presidential Team AMBO. To jest ten litewski zespół. Alternatywnie przygotowują się 4 samoloty, ale może się okazać, że tylko wrócą w 3, ponieważ po pobycie w Chinach i transporcie jeden samolot w wyniku spuszczenia tego kontenera niestety został poważnie uszkodzony. Nie wiem, czy uda im się po prostu jakiś zastępczy samolot przygotować. Tam, jak pamiętacie, dlatego się nazywa Presidential Team, ponieważ liderem tego zespołu jest dwukrotny premier Litwy i przez jakiś okres czasu prezydent Litwy, który potem oczywiście w wyniku impeachmentu ustąpił z tej funkcji. Wśród indywidualistów również mamy, zdarzył się nam pech, może nie tyle nam, ile dla Uwe Zimmermana, który w czasie pobytu jednego z ostatnich w Polsce, dokładnie nie wiem gdzie, ale po prostu tak się struł, że 6 dni leżał w szpitalu, po czym oczywiście jest w dalszym ciągu na rekonwalescencji, jest bardzo mocno osłabiony, nawet nie występował w swoim macierzystym aeroklubie, bo on jest przynależny do klubu Zegrze Północne. No i ja szczerze mówiąc zapraszałem go, że nawet jeżeli już nie musi latać, to żeby przyjechał jako człowiek, jako osoba. Żona napisała, że najwyżej mogą przysłać praktycznie jego widokówki z jego zdjęciem, z jego podpisem, natomiast no niestety, ale on po prostu, ona nie chce, żeby on po prostu gdziekolwiek wyruszał, bo praktycznie chce, żeby wrócił jak najszybciej. I to jest w ogóle jedno, dla nas przykra informacja. Druga informacja też, chcieliśmy, żeby tym razem na 20-leciu pokazała się również Państwu, wszystkim swoim wielbicielom, Radka Machowa. Pamiętacie, liderka Red Bulli? No i oczywiście potwierdziła, że przyleci, wprawdzie nie w teamie Red Bulli, ale przyleci innym samolotem. No i dostaliśmy 3 dni temu ze zdjęciem, że ma rękę w gipsie. No więc też się jakiś tam zdarzył pech, ale to po prostu to nie zmienia faktu, że załogi, które są przygotowane, praktycznie będą wykonywały swoje operacje. Tradycyjnie również wiatrakowce, wiele innych samolotów zespołowo. Również będzie nowy, bardzo fajny pilot, który był mistrzem świata w akrobacji szybowcowej, Maciej Pospieszyński. To jest akurat jego pierwszy raz w ogóle u nas. Więc mam nadzieję, że będzie parę sympatycznych atrakcji i na pewno tych, którzy do tej pory oglądają, będą mieli sporo satysfakcji. Jeżeli w ogóle są jakieś pytania, to ja chętnie mówię. Oczywiście bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby również wiedzieć, iż w czasie trwania Mazureszą, w czasie ekspozycji na lotnisku w Kętrzynie będą specjalnie wyciągnięte te samoloty, które siły powietrzne dały na przykład do tak zwanego wystawy statycznej, że będzie można wręcz do samolotu wejść, porobić zdjęcia, porozmawiać z załogami, bo to będzie dotyczyło zarówno M28, to będzie dotyczyło MIGA, Mi-24, prawda, bo będą 2 samoloty. Jeden będzie na wystawie statycznej, drugi będzie na pokazach dynamicznych. To są takie latające czołgi, praktycznie to pewnie w ogóle już kiedyś były tutaj, sporo hałasu, dużo efektu. Przy okazji bardzo ważna sprawa. Otóż chcę powiedzieć, że na 20-lecie postanowiliśmy wydać czasopismo, wyjątkowe czasopismo, 232 strony pod hasłem Mazurel Show apostrof 18,
ale o Mazurze Szą jako takim jest tam niewiele. Jest więcej, po pierwsze, o statkach powietrznych, o wszystkich, znaczy o tych statkach powietrznych, które tu były. Jest to głęboka, bardzo fajnie, dobrze opracowana wiedza. Śmiem powiedzieć, że w tej chwili jest to najlepszy magazyn lotniczy, który, z tych, które wychodzą w ogóle w Polsce. I oczywiście on będzie dystrybuowany w czasie Mazurer Show, będzie dystrybuowany w hotelach, będzie dystrybuowany w różnych miejscach. Mam nadzieję, że również tutaj egzemplarze przygotował pan burmistrz dla państwa. Zobaczycie, że jest to dosyć wartościowe wydawnictwo. Od tego roku właśnie, zaczynając od 20-lecia, chcemy każdego roku taki magazyn wydawać. W tym roku jest to numer 1, w przyszłym roku będzie numer 2. Mam nadzieję, że to będzie też dodatkowy element, który będzie w jakiś sposób utrwalał to, co się w Giżycku właśnie podczas Mazurowej dzieje. Jest tu dobra, bardzo sympatyczna promocja samego Giżycka w takim ciekawym tekście pana burmistrza i również z dużą reklamą na ostatniej stronie, na okładce. Mam nadzieję, że to zostanie dobrze przez wszystkich przyjęte. Jeżeli uznacie za stosowne, żeby zarekomendować, że warto to mieć, będziemy również wdzięczni, bo w sumie zależy nam na tym, żeby jak najszerzej ta wiedza, która tu jest i w ogóle to, że to jest z nami związane, rozeszło się w ogóle w kraju. Także tyle, panie burmistrzu, ja bardzo dziękuję. Panie Stanisławie, pytania teraz w tym bloku do pana Stanisława. Prosimy o podobnie. Tematyka Mazureszu. Tutaj, jeżeli można, panie burmistrzu, ja tylko jednej powiedziałem tej sprawie, która uprzedza Mazureszu. Otóż w piątek na lotnisku w Kęczynie chcemy o godzinie 16 zrobić krótki briefing dla mediów. Natomiast o godzinie 17 odsłaniamy specjalny obelisk w ramach plenerowej Galerii Pamięci. Obelisk jest dedykowany twórcom i animatorom lotnictwa w setną rocznicę niepodległości Polski. Będzie z udziałem Orkiestry Wojskowej, Kompanii Honorowej, Apelu Niepodległości, a po tym wydarzeniu będziemy chcieli dokonać wręczenia dla 5 osób statuetki osobowości stulecia lotnictwa polskiego i również jedną zbiorową statuetkę, ale to akurat będzie, nie chcę uprzedzać dla kogo. Będą to naprawdę wybitne postacie w lotnictwie, inaczej zasłużone. Na pewno jest więcej jeszcze takich zasłużonych, ale uznaliśmy, że 5 statuetek będziemy wręczali specjalnie. Także jeżeli w ogóle będziecie dysponowali czasem, bardzo serdecznie zapraszamy na lotnisko, na spotkanie. Również na możliwość, bo będzie ustalona sprawa w niedzielę rano, a w godzinie tam na lotnisku będzie informacja, przeszkolenie przedstawicieli mediów do bliższych kontaktów z samolotami, prawda, poruszają się po terenie, ponieważ jak wiecie, jesteśmy trochę w reżimie nadzoru Urzędu Lotnictwa Cywilnego, bardzo nas lubią, więc 2 jest w Giżycku, zawsze 2 w Kęczynie i zmieniają się, pilnując to, co się dzieje. To tyle. Przepraszam bardzo. Dziękuję bardzo. Także proszę bardzo. Pan Mazowski jest. Panie Stanisławie, zastrzegam, nie reprezentuję teraz Stańczuka i Mazowskiego końca, żeby panowie nie miał pretensji. Ale ja nie mam. Tylko mieszkańców Giżycka i turystów, z którymi się kontaktuję na lotnisku. Przysłuchuję się reakcjom mieszkańców Giżycka i turystów właśnie w tamtym rejonie, którzy stwierdzają, nie jest prawdą, że turysta, mieszkaniec Giżycka może podejść do samolotu, gdyż strażnicy pędzają tych ludzi ze strefy, którą przekroczą, czyli te szarfy, które są tam, lub korągieweczki rozstawione. To jest jedno. Drugie. Przez ostatnie lata zbyt mało było WC-ów na lotnisku. Te 2 wewnętrzne w budynku nie dają efektu takiego, jak powinno być. Powinno ich być więcej, no, tych nieszczęsnych toalet wystawionych na zewnątrz. To jest, zastrzegam, takie stwierdzenie turystów i mieszkańców Giżycka. Dziękuję. Jeżeli można, oczywiście ma pan rację. Mianowicie właśnie dlatego w tym roku, będąc zresztą w reżimie ULC-u, samoloty, które mają być na tak zwanej wystawie statycznej dostępne, będą przed taśmami, czyli przed tym strefą, gdzie jest ruch samolotów.
Po to mianowicie, żeby można było do nich podejść, jeżeli ktoś pozwoli wejść, zrobić zdjęcia i tak dalej. Natomiast te samoloty, które są w strefie parkowania i bez obsługi, nie mogą być dostępne. I tu jesteśmy w reżimie autentycznie nadzoru Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nawet załogi samolotów poruszające się tam muszą poruszyć się w specyficznych sytuacjach, łącznie z tym, że mają być w kamizelkach, prawda, i tak dalej, także tak. Tyle, ile można, zrobimy. Wszystkie samoloty, które i wojskowe te na wystawę statyczną, i te, które będą chciały prezentować w celach takich komercyjnych, czy w ogóle jak gdyby ofertując, będą wystawione poza zasięg tych taśm. Jeżeli chodzi o tak zwane toalety, to tu akurat nie podzielam tego poglądu, dlatego że w ogóle te dwa wewnętrzne są w ogóle nie dla ludzi, tylko dla załóg i dla innych, ale są po prostu na zewnątrz, w ogóle też dwa duże sanitariaty z kilkoma oczkami. I w zeszłym roku było między innymi 6 toi wystawionych mianowicie przez firmę Koma. Więc nie można powiedzieć, że było mało tego, ale wiadomo, że zawsze jest tak, że może być jakiś problem. Będziemy starali się to na tyle rozwiązać, żeby ludzie nie musieli iść w ogóle w krzaki. Uwaga słuszna, będziemy zwracali się o to, żeby po prostu dopilnować i może trzeba lepiej oznaczyć, gdzie to jest, także załatwimy. Dziękuję. Ile osób w tym roku przygotowuje Airshow? Gazeta Giżycka. Airshow to jest tak, że właściwie to jest zaraz po Mazurę Show poprzednim. Głównie jest przez jedną osobę. I właściwie cały ten okres roczny jest jedną przy wsparciu po prostu różnych służb tam korespondencyjnych i tak dalej. Natomiast na okres pobytu w czasie trwania, czyli od czwartku nawet już, łącznie kompletuje się około 100 osób. To są wszystko wolontariusze. To jest fenomen. Nieraz już mówiłem. To jest impreza, która w 100% jest obsługiwana przez wolontariat. Tu przyjeżdżają ludzie za własne pieniądze, wykonują obowiązki przez kilka dni, dostają zakwaterowanie, jakieś skromne wyżywienie i wracają też za własne pieniądze. Często nawet to studenci, którzy z Rzeszowa przyjeżdżają po to, żeby być. Taki Tadeusz Sznuk, którego znacie w różnych miejscach, nawet jeżeli obdarzony jest honorarium, to tutaj w ogóle przyjeżdża za swoje, wyjeżdża za swoje. Więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że jest to duża satysfakcja, że impreza wytworzyła mechanizm takiej wielkiej, fajnej rodziny. Rodziny ludzi, którzy pracują na rzecz Mazurszu, pilotów, ale również i coraz częściej, tu chciałem powiedzieć bardzo ciepło, coraz częściej bardzo miłe gesty ze strony społeczeństwa Giżycka. Coraz więcej wpłat, nieważne o skali wielkości, chodzi o to, że jak już jest nawet trochę wpłaty, czy w ogóle jakiś gest pomocy, oznacza to, że się ludzie identyfikują, że to jest nasza wspólna. Ja nieraz mówiłem tutaj nawet na sesjach samorządu. To nie jest nasza impreza. My ją tylko robimy. To jest impreza regionu, to jest impreza miasta Giżycko. I tu bardzo cennie, po prostu docenia w ogóle zresztą od lat w ogóle pan burmistrz i samorząd w tym roku, zresztą nie jest to żadną tajemnicą, praktycznie dostaliśmy wsparcie w wysokości 150 tysięcy ze strony miasta. Oczywiście to jest w ogóle powiedzmy tylko tam 20 parę, czy powiedzmy do 30% całości kosztów. Ale to oznacza, że istnieje w ogóle pewna progresja pozytywnego wsparcia. Bardzo ciepło i sympatycznie muszę się wyrazić o współpracownikach pana burmistrza, z którymi niezwykle owocnie się realizuje różne zadania. Robimy to tak, jak wspólną imprezę, więc myślę, że to jest w ogóle pewien sukces, że razem w dobrym teamie chcemy się cieszyć z tego, co się dokonuje. My nie mamy ambicji, by sobie identyfikować, że tylko to jest nasze. My jesteśmy tutaj, powiedzmy, nie chcę powiedzieć wyrobnikami, ale realizatorami tego, co chcemy, żeby to było w ogóle całego środowiska. Dziękuję. Jeśli mamy więcej pytań na temat Marcia, to proszę bardzo, pan burmistrz poruszy. To jeszcze zanim pozostałe sprawy, to przypomnę tylko komunikaty, że prosimy o zwracanie uwagi na organizację ruchu, ponieważ zmieni się między innymi na ulicy Kolejowej. Też będzie możliwość pozostawienia samochodu na ulicy Jeziornej, na ulicy Świętego Brudona. Dodatkowo na ulicy Świętego Brudona będzie punkt widokowy z transmisją głosu komentatorów, czyli Tadeusza Sznuka i Witolda Sokoła. I ważna sprawa, plaża, czyli kąpielisko,
będzie nieczynne w czasie pokazów. To znaczy prosimy o zdyscyplinowanie się komendą ratowników. Ze względu bezpieczeństwa na czas pokazów nie będzie można korzystać z wody. Natomiast oczywiście w strefach, w których nie będzie zakazu przebywania, będzie można przebywać. Nie zgodziłem się na to, żeby była plaża na cały dzień zamknięta ze względu na pogodę, która jest. Wiadomo, że będzie na pewno dużo chętnych do tego, żeby z plaży skorzystać. Tutaj wyrozumiałość organizatorów, jak też wszystkich służb, jest jasna. Musimy pogodzić te dwie rzeczy, czyli chęć korzystania z uroków naszego jeziora, jak też nieba, na którym będą pokazy, ale też, co jest ważne, wodne samoloty, które będą lądowały na Kwenie. To jest kwestia bezpieczeństwa. Chciałbym, panie burmistrzu, bo jeżeli w ogóle będziecie mieli możliwość tych przekazania, tych wieści jeszcze przed samym trwaniem Mazury Show, to bardzo prosimy wszystkich, którzy będą w tym czasie na wodzie, żeby w sumie nie zbliżać się do strefy, wydzielonej strefy pokazów. Ponieważ to bardzo komplikuje i niezwykle irytuje inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Będziemy wdzięczni za pewną dyscyplinę omijania tej strefy. Będziemy mieli oczywiście wodną ochronę strefy pokazów, niemniej jeżeli tylko można, to prosimy. I również to, o czym powiedział pan burmistrz, dobrze byłoby zachęcić, żeby ci, którzy przyjeżdżają do Giżycka, żeby odstronić Wilka, żeby skończyli swoje parkingi w rejonie w ogóle Świętego Brunona, a od strony Bystrego, to żeby po prostu zjechali przed torami tam, przed tym terenem RZGW, prawda, i tam zatrzymali. Tym bardziej, że wtedy stamtąd jest bezpiecznie dojść, prawda, można bez problemów. I to najmniej problemów, bo wiecie, co się dzieje w tej chwili, jak tylko zamknięty jest most, to obwodowym nie można przejechać. Korzystając jakby z tego tematu, to oddaję głos jeszcze panu Stanisławowi, bo ma do wręczenia... Znaczy nie. Jeżeli już można, to panie burmistrzu, co się odlecę, to nie ucieczę. Jak mówiłem, mamy taką sytuację, że różni partnerzy nas wspierają i nie było okazji, by wręczyć dyplom uznania i podziękowania dla firmy Koma. Jest tu pan dyrektor, który zawiaduje Giżyckiem w imieniu pana prezesa Jakuba Maniaka. Bardzo bym prosił pana burmistrza, gdyby pan był uprzejmy w imieniu pana marszałka dokonać wręczenia z podziękowaniem. Panie burmistrzu. Oczywiście to bardzo ważna sprawa, współpraca. To jest w sumie giżycka firma. Tak? Koma Giżyckie. Proszę państwa, to jest nasza firma. To jest działa w takim miasto, jest tutaj zarejestrowana, tu płaci podatki. Dziękujemy za współpracę na tej płaszczyźnie również. Dla nas to taka szalerowa impreza w środku sezonu, więc ważna. Również dziękuję. Proszę przekazać pozdrowienia i podziękowania dla pana prezesa. Dziękuję. I teraz, proszę państwa, przed blokiem zadawania pytań, kilka informacji takich bieżących, które zapewne wielu mieszkańców interesują. To są kwestie termomodernizacji. Jak państwo wiecie, w tej chwili realizowanych jest wiele takich przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W trakcie jest budynek Szkoły Podstawowej nr 3 na Wilanowie i tam jednocześnie są dwie budowy realizowane, bo oprócz termomodernizacji budowa takiego dużego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, jak na skalę miasta, to chyba będzie jeden z większych obiektów, bo tam będzie siłownia i plac zabaw i urządzenia do lekkiej atletyki, trzy boiska, boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki siatkowej. W tej chwili trwają prace związane z... Zakończyły się prace elektryczne, trwają prace wykończeniowe. Czeka nas jeszcze tylko przełożenie gazu i powiedzmy na montaż barierek i piłkochwytu, więc sytuacja jest na finiszu. Budynek Szkoły Podstawowej nr 4, to również trzy ściany już są i sala zakończone, więc zostaje ściana frontowa do ocieplenia i tam również trwa druga budowa boisk wielofunkcyjnych i toru do rolkarstwa. Przedszkole nr 1 podpisaliśmy umowę i plac budowy będzie przekazany prawdopodobnie w tym tygodniu. Tam będzie trochę większy zakres oprócz tego modernizacji i dostosowanie też przedszkola do wymogów przeciwpożarowych, czyli będzie dobudowana klatka schodowa zewnętrzna i systemy chyba oddymiania i ostrzegania pożarowego. Budynek przedszkola nr 4 już trwają prace termomodernizacyjne i w obu przedszkolach planujemy też w przyszłym roku modernizację placów zabaw, czyli wraz z otoczeniem. Budynek oświatowy
przy Olsztyńskiej 6A. To jest taki mały budyneczek koło basenu. Tam trwają prace wykończeniowe i w zasadzie prace są na ukończeniu. Przychodnia lekarska na wodociągowej, tu prace trwają i bardzo dziękuję lekarzom, wszystkim podmiotom, które prowadzą działalność, za wyrozumiałość, bo trzeba też przy wymianie systemu ogrzewania ingerować jednak w gabinety i pacjenci w pewnym sensie muszą się utrwalić trochę cierpliwość, bo być może nawet będzie rotacja między gabinetami, żeby można było wszystkie prace do sezonu grzewczego zakończyć. Budynek MOPS, przedszkola Bajka, również trwają prace termomodernizacyjne. Przed nami przetarg na salę MOSIR przy ulicy Mickiewicza. Natomiast nie było ofert na pracę w budynkach zabytkowych, czyli SP1, SP2. Tutaj niestety nie było żadnych ofert z tego względu, że czas pracy jest dosyć krótki, natomiast specyfika jest nieco odmienna, bo wszystkie prace są wewnątrz budynku ze względu na charakter zabytkowy obiektu. Konserwator zabytków nie uzgodnił innego sposobu, jak tylko ocieplenia od wewnątrz, czyli w klasach, a w związku z tym to są wakacje. Prawdopodobnie będziemy przedłużać termin, wnioskuję do marszałka przedłużenie terminu, bo wszystkie są prace z dofinansowaniem. Czyli reasumując, ze wszystkich budynków, które mieliśmy termomodernizować, tylko budynki SP1, SP2 w tej chwili nie są w żaden sposób zaangażowane w procesie, natomiast oprócz sali gimnastycznej na Mickiewicza, we wszystkich trwają już prace budowlane, w których się kończą. Z innych prac, które bardzo często Państwo i mieszkańcy pytają, to jest komunikacja. Przede wszystkim budowa ronda na ulicy Świderskiej. Tu wykonawca, komunikaty z rad budowy są takie, że nie ma opóźnień, to znaczy w sensie takim, że deklaruje ciągle dotrzymanie terminu wrześniowego. Natomiast inspektor nadzoru, jak też i my uczestnicząc, mamy pewne uwagi co do tego terminu, natomiast inwestor główny czy generalna dyrekcja w komunikacie nad swoim podała, że prace mają się zakończyć o czasie. Jednak prawdopodobnie będzie takie rozwiązanie, że we wrześniu będą oddane te zakresy drogowe, czyli nitka północna na pewno, bo już w tej chwili trwa tam układanie ostatniej warstwy podbudowy przed masą. Jest wykonane, są prace elektryczne na tej nitce północnej, czyli oświetlenie, są krawężniki, tam już zieleń nawet zaczyna być zagospodarowana, więc raczej ta nitka północna jest najbardziej zaawansowaną i być może na przełomie lipca i sierpnia, tak jak deklarował wykonawca, będzie już tam masa bitumiczna układana na prawoskręcie na Świdry. Natomiast nitka południowa jest jeszcze cała do wykonania, z tym, że wykonawca na Radzie Budowy mówił, że w tej chwili to już jest zupełnie inny czas wykonania, dlatego że wszystko, co pod ziemią było zrobione, to już jest wymiana gruntu i tam te instalacje zostało wykonane, więc zostaje tylko branża drogowa. No, pozostaje jeszcze ścieżka rowerowa, chodnik, zieleń, ekrany, więc jeszcze trochę tego zakresu pozostało. W połowie sierpnia mniej więcej rozpocznie się budowa ulicy Róży Wiatrów. To jest bardzo ważna ulica, która będzie łączyła ulicę Dąbrowskiego z ulicą Kolejową, czyli można powiedzieć tym nowym centrum. I ta droga, po pierwsze, ma obowiązek doprowadzić dojazd do nowo budowanego budynku, który w tej chwili jest na ukończeniu, na ulicy Róży Wiatrów, czyli ten za Warszawską, za pizzerią Nikola. Natomiast w groblach, które będą prowadziły do ulicy Kolejowej, muszą być urządzenia wodno-kanalizacyjne, więc to nie jest tak, że my tu mamy kaprys jakiś i ja wymyśliłem, że będziemy budować tę ulicę, tylko musimy też zrobić infrastrukturę. Ale oprócz tego budowa tej drogi pozwoli na skomunikowanie działek, które mamy w centrum, o które najczęściej inwestorzy pytają. To są dwie duże działki, jedna bodajże około 2000 m2, druga ponad 1000 i to są grunty, które są wysoko wycenione. Czyli jest teraz duża hossa, jeżeli chodzi o budownictwo i warto by było jednak w tej chwili ten kwartał ulic między Dąbrowskiego, Kolejową, Warszawską i Szantową, ten kwartał już należałoby na gotowo, że tak powiem, jako takie nowe centrum przygotować. Poza tym to zagospodarowanie tego fragmentu miasta spowoduje wzrost cen pozostałych gruntów w okolicy. Czyli to jest bardzo ważna w tej chwili kwestia, taka nawet bym powiedział strategiczna. I przypomnę, że 2 lata temu bodajże nabyta została działka za hotelem Mazowia pod budowę obiektu o przeznaczeniu usług turystycznych. I w zeszłym tygodniu inwestor ze mną się kontaktował i dopytywał, kiedy będzie ta droga
wykonana, ponieważ zamierza prawdopodobnie przystąpić do inwestycji i bardzo go interesowało, kiedy będzie można tam dojechać do tego obiektu już taką drogą docelową. Więc ta droga, jeżeli chodzi o strategię rozwoju miasta, jest kluczowa, bo to jest droga w Śródmieściu, która połączy ulicę Kolejową z ulicą Dąbrowskiego aż tam, aż prawie do ulicy Warszawskiej, czyli do Róży Wiatrów, i zapewni też komunikację do nowo budowanych budynków. Z tych komunikacyjnych spraw warto odnotować również już wykonane zatoki na ulicy Mickiewicza i Konarskiego. To bardzo mocno zwiększyło liczbę miejsc parkingowych w okolicach GCK, jak też w okolicach prawie że ścisłego Śródmieścia, więc teraz trwają tylko prace w podwórkach i prace wykończeniowe, te wszystkie chodniki tam zostaną oczywiście dokończone. Z innych rzeczy to co Pani Justyna na początku powiedziała, chciałbym wszystkich zaprosić do korzystania z dzikiej plaży, czyli plaży na ulicy Jeziornej. Plaża jest to, czy dzika plaża, jest to takie pojęcie umowne, jest to miejsce rekreacyjne, czyli coś na wzór wzgórza Świętego Brunona. Nie jest to ani kąpielisko, ani miejsce kąpieli, proszę o tym pamiętać, bo to prawo wodne reguluje. Natomiast można tam sobie wypoczywać, że tak powiem kolokwialnie, nogi pomoczyć, nie ma z tym żadnego problemu. To jest pierwszy zakres prac taki porządkowy, czyli my wykonaliśmy drogę, ustawiliśmy toaletę taką przenośną sanitarną, ustawiliśmy kosze na śmieci, nawet dwa grille, takie miejsca do grillowania. Być może jak będzie zainteresowania, widziałem w weekend, że były oblegane, więc jeszcze dwa może dostawimy. W przyszłości chcemy ten teren zagospodarować właśnie pod taki wypoczynek trochę z dala od centrum miasta, czyli takie będą wiaty, takie miejsca do grillowania, do palenia ognisk. Trochę dać odpoczynku od naszej plaży miejskiej, która się zmienia. Nasza plaża miejska w tej chwili jest bardzo mocno oblegana, jest tłoczno i wielu mieszkańcom to nie odpowiada. Zwyczajnie wolą takie miejsce trochę bardziej, mniej zatłoczone i taką alternatywę daje plaża miejska, która praktycznie można liczyć od basenu RZGW do, no tam powiedzmy do działek ogrodowych, to jest spory teren. Będziemy go sukcesywnie kosić, urządzać w taki sposób, żeby i dostęp do jeziora był jak najszerszy, więc ta dzika plaża też przechodzi swoją takie przeobrażenie. I komunikat ostatni, który chciałem na konferencji powiedzieć w sierpniu, wszystko na to wskazuje, na razie jesteśmy w trakcie zapytań ofertowych, będzie albo do końca października tego roku pilotaż wypożyczalni rowerów miejskich, a jeżeli wariantowo, bo takie zapytanie jest, będzie oferta do przyjęcia, to być może nawet do końca października przyszłego roku, czyli rok z kawałkiem. Nam potrzebne są przede wszystkim dane, czy zapotrzebowanie na tego typu środek komunikacji, bo nie traktujemy tego jako taki rower, tylko środek pewnego rodzaju komunikacji, znajduje swoje zapotrzebowanie w okresie wakacyjnym, czyli powiedzmy do rekreacji, a pojadę nad jezioro, pojadę sobie dookoła miasta albo dookoła jeziora i wrócę, czy bardziej może to być wykorzystywane nawet jako środek przemieszczania się między pewnymi częściami miasta. Czyli biorę sobie rower, powiedzmy, z osiedla, jadę do urzędu, załatwiam sprawę, zostawiam go na przykład pod przychodnią albo spod przychodni, zabieram rower i jadę na przykład gdzieś na teren rekreacyjny i później stamtąd wracam. Takie dane wszystkie będzie można zebrać, tak jak na skuterach. Jeżeli to się sprawdzi, to kilkanaście, a może więcej niż kilkanaście takich rowerów zamierzamy nabyć i taką wypożyczalnię rowerów miejskich uruchomić. To będzie zupełnie coś innego niż oferują podmioty prywatne, czyli takie wypożyczalnie rowerów do turystyki rowerowej. To taki środek komunikacji, który doraźnie będzie można sobie zastosować. Jak widzicie Państwo, chcemy trochę wskazać możliwości zmian przyzwyczajeń komunikacyjnych mieszkańców naszych, ale też i gminy, bo my się przenikamy. I po pierwsze, ta bezpłatna komunikacja, która powoduje, że transport zbiorowy odciąża transport indywidualny, czyli te ulice nie są tak zapchane pojazdami, to jest jedyna słuszna droga, ponieważ nie da się, znaczy inaczej, nawet poszerzając drogi, dobudowując dodatkowe pasy, zawsze gdzieś jest wąskie gardło, które powoduje, że się to zakorkowuje. Więc nie jest metodą wielomilionowe nakłady na budowanie coraz szerszych dróg, one też powodują wtedy większą chęć poruszania się po tych drogach, a w związku z tym coraz więcej pojazdów zaczyna jeździć tą drogą lepszą, nazwijmy to. Więc to jest mechanizm, który się ciągle cały czas napędza. Lepiej w takim okresie od maja, powiedzmy, do późnego września
lepiej, nawet wydaje się, że i skuteczniej dostać się gdzieś rowerem albo jednośladem, co widać zresztą często w naszym mieście, kiedy mija nas ktoś motocyklem albo motorowerem, stojąc gdzieś na drodze, zupełnie, czy już rowerzysta, to już w ogóle ma komfort niż samochodem. Także z takich komunikatów na dzisiaj chciałbym tyle, takich najszybszych, najprostszych. I teraz oczywiście blok pytań, bo to chyba najbardziej skuteczna metoda pozyskiwania informacji, jak też komunikacji z mediami czy z mieszkańcami. Proszę bardzo, moderatorem jak zwykle pani Justyna Kocir-Maciejewska. Czy są jakieś plany poprawy stanu technicznego dróg dojazdowych wokół tej dzikiej plaży? Bo już dotarły do nas na redakcji sygnały, że no dobra, nowe miejsce jest, ale dojechać tam, to no, nie ciekawe. To tak, zacznijmy może od generalnego. Jeziorna przejściowa, tak. Dwie ulice. Jeziorna i przejściowa. Nie mamy w tej chwili planów, znaczy jeziorna w sensie tej brukowanej, tak, nie tej gruntowej. No cały ten dojazd tam. Jeżeli chodzi o całą, to w sprawie generalnych jest taka, że wraz z modernizacją linii kolejowej trochę się tam pozmienia i to nawet trochę to jest za mało powiedziane, tam dużo się pozmienia na tym obszarze. Żadnych nakładów teraz nie będziemy czynić, dlatego że ostatnie ustalenia, jakie były z koleją, to jest budowa nowej drogi łączącej Białostocką z Jeziorną, czyli na przedłużeniu Warmińskiej. Kolej wybuduje nam nową drogę i przesunie przejazd kolejowy z Jeziornej, ten, który istnieje obecnie, do tej nowej drogi. To jest wymóg spowodowany m.in. istnieniem rampy wojskowej. Czyli zostanie wybudowana część ulicy Jeziornej wraz z dojazdem. Ulica Jeziorna będzie w części ulicą wybudowaną w układzie tak zwanym półmiejskim, czyli z chodnikiem i ścieżką rowerową z jednej strony. Czyli to jest coś, co czeka nas w ciągu najbliższych kilku lat. Dlatego my nie będziemy ponosić żadnych nakładów na tę część ulicy Jeziornej, tym bardziej, że tam w częściach ulicy Jeziornej też nie jest nasza droga, tylko to jest teren na przykład Lasów Państwowych, czy teraz KZN-u, bo to zostało przekazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Więc jakby ta część nie. Część brukowana, że tak ją określę, ona jest w standardzie umożliwiającym dojazd. To nie jest droga magistralna, czyli ona nie ma dziur takich, które by powodowały wybicie czy niszczenie samochodu. Tam spokojnie ten kawałek 200 metrów można przejechać do ulicy Jeziornej. A ulica Przejściowa, no to jest fragment taki gruntowy, tak, który przebiega z górki. No, będziemy go utrzymywać w standardzie dróg gruntowych, natomiast po wybudowaniu tej drogi na pewno się trochę zmieni komunikacja w tym obszarze i nawet proponowaliśmy budowę równoległej drogi przy torach do dworca, czyli jakby nowej takiej ulicy Jeziornej, która by zapewniła transport od ulicy Warmińskiej do ulicy, do placu dworcowego, tak, no może nie wiem, czy tam akurat na Gdańsku, ale raczej na Gdańsku by był, tak jak po tym śladzie, który dzisiaj obecnie ta droga ma. Więc w przyszłości prawdopodobnie może powstać zupełnie nowa droga łącząca kolejową z Białostocką, tak? Czyli kolejowa wzdłuż torów i później w lewo jakby przy nowym przejeździe kolejowym na ulicę Białostocką. Więc my znamy te wszystkie plany, nakładamy swoje jakby plany na te zewnętrzne, że tak powiem, bo to kolej będzie wykonywała i wychodzą nam wtedy pewne harmonogramy prac. Na dzisiaj nie przewidujemy poprawy jakby znaczącego, tak, dojazdu, natomiast te wszystkie usterki będą naprawione. Proszę bardzo. Mam wiele, panie burmistrzu. Proszę bardzo. Cała mam. Z ostatnich obserwacji. Zalewa, jak zawsze, oczywiście ulicę przy skrzyżowaniu Urząd Skarbowy i tutaj nasz ratusz. I tak sobie pomyślałem, patrząc przez okno na paru, brzydko mówiąc, spacerów, którzy wjeżdżają w tą kałużę z sporą prędkością, ufni w niezatapialnych swoich pojazdów, że któregoś dnia trafi się pan radca prawny, bardzo poważny lub jakiś inny praktyk prawny, nie ma znaku tam informującego o tym, że może zaistnieć taka sytuacja. Goście w rąbie, tak jak na moście obrotowym, w tą przeszkodę, którą pani Piotrowskiej kiedyś powiedziałem, wisiała rura na łańcuchu, niech tylko zetrze z dachu gościowi, prawnikowi trzy rowery, to nie zrozumie i połapiecie. Zmienili sprawę, czyli postawili te wspaniałe blaszki.
Pan Sekta otrzymuje zdjęcia od mieszkańców Giżycka, w których pokazywane jest i miasto, czasami rodziny, i publikuje to w internecie, ale do licha. Jeżeli dostał te zdjęcia, to po jaką cholerę na środku jest informacja, skąd one pochodzą? Przecież można byłoby w którymś rogu umieścić to oznaczenie, a nie dokładnie na pysku jakiegoś gościa, który chciałby w danym momencie wydrukować i przesłać komu. Trzeba byłoby zareagować i tą sprawę wyjaśnić. Czy widział Pan przy kładce nowo budowanej, w jaki sposób wylewano beton? Nie. Ale beton w tej wiertnicy, tak? Nie. Jeszcze te płyty, nie płyty, a metalowe konstrukcje Larsena plus wypełnianie pomiędzy nimi a brzegiem. Proszę Pana, przyjechała dwóżka, wywaliła to na płachtę i gość nosił to dwoma wiaderkami. Jesteśmy w XXI wieku, to jest parodia kina. Już tu jest druga firma, która pracuje jako podwykonawca tam. Mogę prosić o te trzy, dobrze? Odpowiemy za chwilę. Dobrze? To nie ma co odpowiadać, proszę zrobić. Dobrze, ja zapisuję, panie Stelo, za chwilę, tak. Sprawa inwestycji na Wilanowie, o której pisałem u siebie. Z jednej strony ośmiesza się wykonawca, z drugiej strony ośmiesza się pan. Informacja na swoich stronach internetowych, że z przyczyn nieznanych, a znalezione niby tam instalacje elektryczne i gazowe i tak dalej. Panie burmistrzu, każdy logicznie myślący architekt przed wykonaniem konsultuje się z energetykami, gazownikami i całą i świętymi wszystkimi w sprawie, czy tam coś jest. Nie ma, robimy. Jest, proszę dać nam rozrysowanie danego problemu. Kto wymyślił bicie medali pamiątkowych na twierdzy? W środku twierdzy. Przyjeżdża do mnie gość i poszedł pod bramę twierdzy z prośbą, że chciałby sobie taki znaczek wybić. Proszę opłacić wejście, pójść na Majdan, zrobić to, wyjść sobie spokojnie z twierdzy. Panie burmistrzu, do licha, nie róbmy jaj z turystów. Fontanny. O fontannach część Pan już mówił, ale nie do czytelników, nie do słuchaczy. W jesieniu zeszłego roku zwróciłem Panu uwagę na temat fontanny przy kinie Fala. W chwili obecnej ta fontanna wygląda jak sama kina Fala. Czyli od momentu jesieni Pan wcześniej wspomniał o jakimś przetargu. Na 100 kafelek trzeba przetarg robić, niech Pan nie pizduzi do licha. Jedziemy dalej. Fontanna przy, zaraz po to zdjęciem poprę, fontanna przy dawnym cmentarzu. Proszę Pana, jeszcze sika, że tak powiem, woda. Ludziska meldowali, że raz, po co taki strumień tej wody? Drugie, że można było włożyć na to nasadki metalowe ze sterownikami elektronicznymi. Raz, że będzie węższy strumień i wyższy, będzie ciszej w tym rejonie i będzie efekt tego, że to będzie pryskać dość sympatycznie. O straży miejskiej już wyjaśniłem ze strażą miejską. Jeżeli chodzi o ekonominę, niech Pan porówna te płachty wiszące na z poboczu budynku z zamontowanymi nowymi parasolami. Czy istnieje możliwość wybrania tego czegoś w jakiś sposób, czyli tych płat, które chronią dach i zbocze tej ekonaliny? Wspomniał Pan o drogownictwie. Ze smutkiem w pewnym sensie usłyszałem, że Pan Miłas nie otrzymał koncesji na obsługę mostu obrotowego. Akurat dokładnie, kiedy Pan rozmawiał przed kamerami telewizji, pozwoliłem sobie zrobić zdjęcie tego, co powinno być w pierwszej kolejności robione. Zerknie Pan, gdzie tam jest smar? Smar potrzebny jest do tego, żeby
potem się te stotonowe urządzenie przesuwało i te tryby, które są tam też, żeby ten smar w jakiś sposób zabezpieczał. I niegospodarności kolejne i praktycznie można powiedzieć ostatnie. Rozpoczęto budowę. Każdy dobry gospodarz, ja uważam pana za gospodarza, ale okazuje się, że pan jest tylko politykiem. Każdy dobry gospodarz jasno, wyraźnie by powiedział: panowie, odzyskajcie te płytki, tę kosteczkę, to jest przy tej naszej nowej kładce, i zmagazynujcie to gdzieś. Ja rozumiem, że wykonawca zobowiązał się do tego, żeby naprawić te szkody, ale bądźmy do nich swańsi troszeczkę i wykorzystajmy później gdzieś te ewentualnie kostki czy te płyty. A u nas Lewi Strausizm totalny. Dziękuję. Dobrze, to zacznę od końca. Panie redaktorze, nie wszystko wygląda zawsze tak, jak pan to widzi, a już wyjaśnię, na przykład jeżeli chodzi o odzysk. W tej chwili na rynku nie ma chętnych do układania prefabrykatów z odzysku. Wykonawcy nie chcą tego robić, dlatego że po pierwsze mamy trybienki z kolejowej, nie wiem ile ton, i prawdopodobnie ona skończy w kruszarce, czyli ją skruszymy i wykorzystamy na drogi gruntowe, bo wykonawcy mówią tak, że trzeba dobierać tę trybienkę grubością, do siebie pasującą, no bo musimy to później odebrać. To jest trybienka, powiedzmy, z różnych epok, różnie była rozbierana, ona była też powyszczerbiana, uszkodzona, więc prefabrykaty używane już dzisiaj nie są zbyt chętnie stosowane przez wykonawców. Unikają tego, czego dowodem jest to, że nie mamy praktycznie ofert na prefabrykaty, jeżeli chodzi o prefabrykaty z odzysku. Natomiast sama kostka, czy ta z odzysku płytka betonowa, no dzisiaj na rynku one nie stanowią aż takiej różnicy w cenie, bo teraz trzeba tak zapłacić za rozbiórkę tego, dowóz, magazynowanie, przywóz później, tak? Czyli tak naprawdę lepiej czasami zamówić jest nową, którą dostawca zapakowaną ładnie w folii nam dowiezie i wtedy nie ma problemu z ułożeniem. To jest takie trochę gospodarczym sposobem, z chęcią nawet mówiłem, że można było to komuś sprezentować, tak, oddać, ale to trzeba wszystko na magazynie wycenić, tak, trzeba to zinwentaryzować, to też jest duży problem taki formalny. No niemniej co do zasady zgadzam się, że nie warto niszczyć, lepiej to rozebrać, zabezpieczyć i nawet przekazać. Aczkolwiek jest to tutaj kwestia wykonawcy, który ma odtworzyć ten chodnik, więc on sobie odtworzy z nowych materiałów, skoro tak uważa. Druga rzecz, smar na moście obrotowym. Pierwszy komunikat to jest taki: za most obrotowy odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych. Czyli ja przekażę do Zarządu Dróg Powiatowych pańską uwagę, natomiast nieraz, niejednokrotnie przekazywaliśmy różne uwagi dotyczące mostu obrotowego i okazywało się, że nie wszystkie nasze wyobrażenia czy wyobrażenia mieszkańców czy zgłaszających po pierwsze pokrywają się z faktami, czyli to, że nie ma w tej chwili smaru, to nie znaczy, że on nie był smarowany. Nie wiem, jaka jest instrukcja też, jak często powinno być te tryby smarowane, czy na pewno jest to zalecane, bo to już nie kwestia obsługi mostu czy specjalistów od tego typu urządzeń. No, w każdym razie o most obrotowy musimy dbać wszyscy ze szczególną atencją, bo wiadomo, co się dzieje, most obrotowy, tak jak każde urządzenie, może się kiedyś zepsuć. No, zostaniemy tylko z mostem na ulicy Obwodowej. Ekomarina, płachty, nie będziemy ich prać, tylko mamy zamiar je wymienić na zupełnie nowe. Czyli po tym sezonie te płachty wypłowiałe, że tak je nazwę, zostaną, no może nie po zimie, nie po sezonie, zostaną wymienione na nowe, bo one się zwyczajnie już po tych 10 latach, czy Ekomarina, tak prawie, po to 2011 rok, po tych 8 latach użytkowania już się po prostu zwyczajnie wyeksploatowało. Jeżeli chodzi o fontannę w parku, ja również uważam, że ta fontanna jest bardzo, bardzo nieudanym dziełem, natomiast zastosowana technologia tych dysz powoduje, że chyba niestety nie da się tych sterowników elektrycznych tam zamontować, bo trzeba było rozebrać cały ten układ, bo jak mi przekazywał naczelnik Stankiewicz, który już co prawda nie jest pełno zatrudniony, ale jeszcze jak był, problem polega na tym, że tam jest dużo drzew liściastych koło tej fontanny i też pylących. I te pyłki jak wpadają do wody i one w tym obiegu jak krążą, to zapychają tam jakieś kuleczki, które są tam w tych dyszach. I zaczyna to wszystko bryzgać na swoje strony dosyć losowo. Należałoby w ogóle ten cały system tam wymienić, tej całej zasilania tej fontanny i wtedy nie byłoby takich problemu, bo ona zwyczajnie sama w sobie jest jakby już pewną taką konstrukcję, bym powiedział, nieudaną.
Więc nie da się tutaj jakby tego nieudanego zastąpić, znaczy czymś poprawić w sensie, że się coś tam nałoży. To raczej trzeba już cały mechanizm na inny. Fontanna przy kinie. Niestety nie da się wymienić tu kafelek. Jest rozszczelniona niecka fontanny, czyli to, co jest pod spodem. Gdzieś są wycieki z tej fontanny, jak też ta szafa sterownicza, która jest gdzieś tam, czy to pomieszczenie sterownicze, które jest pod ziemią. Więc fontannę czeka gruntowny remont. I tak jak mówiłem przed konferencją, jeżeli jest jakiś chętny wykonawca, to my z chęcią go przyjmiemy z otwartymi ramionami, bo na nasze zapytania, oferty, przetargi nikt się nie zgłosił. My mieliśmy pomysł, żeby w ogóle wykonać tę fontannę w jakiejś tworzywie sztucznym, tak? Żeby wypełnić tę nieckę tworzywem, żeby to nie było właśnie nic takiego kafelkowego, bo w naszym klimacie niestety to się po kilku latach zaczyna rozszczelniać. Pracuje, tam gdzieś woda się dostanie, rozszczelnia ten cały system klejenia i raczej technologia basenowa tutaj szybciej niż takie klejone z kafelek. Jest to dosyć droga sprawa i w tym roku nie znaleźliśmy wykonawcy na przebudowę fontanny na pasażu, bo w ofertę my mieliśmy według naszych kosztów 70 tysięcy na remont tej fontanny, natomiast oferty zaczynały się od ponad 100, nawet do 200 tysięcy za remont fontanny na pasażu. I zdecydowaliśmy się przesunąć te wszystkie środki na remont właśnie tej lemory, czyli wykonać ją jakby od początku. I trwają w tej chwili negocjacje wyboru z wolnej ręki firmy, która wykona kompleksowy remont tej fontanny. No niestety rynek jaki jest, taki jest. Podobnie z placami zabaw, dwa place zabaw, Swędka i Moniuszki, na które ludzie czekają od wiosny. Nasze procedury bezowocne, nie ma ofert żadnych, nie ma w ogóle, nawet nie ma pytania, bądź jakieś pytania są takie, które później wykonawców powodują, że nie składają ofert. Mamy w tej chwili otwarte negocjacje z wolnej ręki, żeby zamontować te urządzenia. No, rynek dzisiaj jest taki, że wykonawcy z reguły są obłożeni pracami dosyć długoterminowymi i bardziej dochodowymi. Czas angażowania się w zamówienie zabawek, przyjazd do Giżycka, jeżeli miał być to ktoś z zewnątrz, nie giżycka firma, powoduje, że ten zysk jeszcze mniejszy jest, pomniejsza ten czas, znaczy czas ten sam, pomniejsza ten zysk, więc dzisiaj na rynku jest dużo tych zamówień i naszych kilka tych zabawek, które byłoby do dostawienia, no, nie wzbudza takiego zainteresowania, ale może z wolnej ręki się uda takiego wykonawcę wyłonić, z tym, że od razu mówię, czas oczekiwania dzisiaj na zabawki to jest od 4 do 6 tygodni. Także tak czy inaczej, ja zawsze mówiłem, że to trzeba wiosną najlepiej zrobić. Od wiosny do dziś praktycznie nie możemy znaleźć wykonawcy, który by nam zamontował takie zabawki. Co daje mi znowu powód do tego, żeby myśleć o takiej ekipie remontowo-budowlanej w MZK, która by była do tego typu specjalnych zadań, no bo jeżeli rynek nie odpowiada na to w żaden sposób, a my musimy w pewnym reżimie czasowym to wykonać, bo po co komu reżimy plac zabaw, to niestety stajemy przed takim wyborem. Kto wymyślił medale w środku twierdzy Bory? Ja myślę, że jakby to się wpisuje w całą filozofię funkcjonowania twierdzy Bory. Żeby wejść i skorzystać z pewnych atrakcji, no to trzeba kupić bilet wstępu. No, ciężko wynosić wszystkie atrakcje na zewnątrz, żeby ludzie nie kupowali biletu. No, wydaje mi się, że jest to jednak bardzo logiczne. Wchodzę do twierdzy, pamiątkowy medal sobie wystukuje. A w ten sposób to można by było równie dobrze powiedzieć, że taki medal można wystukać sobie w Ekomarinie, no bo to po co mam iść do twierdzy, po medalach jeszcze bliżej będę miał schodząc z jachtu na przykład w Ekomarinie. Wydaje mi się, że lepiej i sensownie jest, że wszystko jest wewnątrz twierdzy, czyli kupuję bilet przecież nie jest aż tak drogi, bo na tę skalę obiektu, i które ciągle coś przebywa, teraz mamy strzelnicę laserową, na przykład to co prawda prywatny podmiot, będą armaty, już są 3, do instalizacji będzie 4, a do końca sierpnia jeszcze 2, czyli powinno być w sumie 6 armat. Jest sporo do zwiedzenia już w tej twierdzy. Mamy gotową dokumentację na przebudowę koszarowca numer 1 i no ta jakby kierunek jest taki, że będzie coraz więcej w samej twierdzy. Zgłosiła się też firma, która chciałaby wydzierżawić kawałek twierdzy do swoich wydarzeń eventowych. Mają też tam paintball taki bez farby, więc coraz więcej takich ofert jakby zewnętrznych, w sensie, że zainteresowania twierdzą się pojawia. Nie sądzę, żeby tendencja była odwrotna, że to będzie wychodziło z twierdzy. Raczej za ten bilet kupiony na bramie będzie można skorzystać z wielu atrakcji już wewnątrz samego obiektu, do czego zresztą cały czas zmierzaliśmy. Wilanów. I tu się znowu z panem redaktorem nie zgodzę. Po pierwsze, jeżeli nawet projektant
zapytałby operatorów tych mediów, czy coś tam istnieje, to dostałby odpowiedź negatywną, że nie istnieje. Dlatego, że sieć elektryczna nie była zaznaczona na żadnej mapie. Ktoś kiedyś wykonał taką sieć i nie została ona naniesiona. I wykonawca, kiedy zaczął tę górkę rozbierać, dokopał się do kanału betonowego, w którym były bardzo poważne przewody elektryczne. I po oględzinach przez elektryka zapada decyzja. Nie ruszamy tego, bo nie wiemy, do czego to prowadzi, nie wiemy, co to zasila. To jest na pewno jakaś poważna sieć, bo to były grube przewody. I powiem słowami inspektora nadzoru. Jakbyśmy to ruszyli, to byśmy się do zimy z tym boiskiem nie wyrobili. Bo trzeba by było prawdopodobnie przebudować całą sieć elektryczną, która tam gdzieś do budynku była doprowadzona, by było tyle kolizji, więc zapadła decyzja. Rezygnujemy z części trybun, bo to tam, gdzie były trybuny, zostawiamy tę skrzynkę, nanosimy na mapę, tak, że tu istnieje sieć elektryczna. Natomiast z gazem było inaczej. Gaz, jeżeli chodzi o PGNiG, to jest wszystko w porządku. Doprowadzony jest do skrzynki zgodnie ze wszystkimi projektami i danymi na mapach. Natomiast wewnętrzna sieć w szkole, bo tak już powiem, nasza, miejska, była wykonana trochę inaczej niż była oznaczona. To znaczy, jak odkopano kawałek ziemi, to rura była 30 cm gazowa pod powierzchnią ziemi. I to już jest niestety niedopuszczalne, dlatego że zagęszczenie, czyli tam jest planowany plac kostki, czyli wjechanie nawet jakiegokolwiek sprzętu, czy zagęszczarką, rozszczelniłoby tę sieć. Więc trzeba przebudować. I dlatego był projekt robiony. Kolizja polegała nie na tym, że ona nie przebiegała w tym miejscu, w której była oznaczona, tylko była za płytką. I teraz projekt, ja nie pamiętam, jak to zrobił projektant, czy zaprojektował obniżenie tej sieci, trochę inny przebieg, czy w ogóle innym przebiegiem będzie ta sieć gazowa do budynku doprowadzona. Ale to była sieć wewnętrzna, szkolna. Czyli ktoś kiedyś zrobił taką sieć, którą na szybko pewnie trzeba było zrobić i ona została oznaczona na mapie inaczej niż w rzeczywistości to się okazało. Więc to nie jest żadna kompromitacja, tylko po prostu no tak w życiu było. Odkopujemy ziemię, patrzymy tutaj za płytką. Albo kopiemy i dokopujemy się do jakiegoś kanału betonowego, okazuje się, że tam lecą przewody elektryczne. No i teraz szukamy, dokąd one lecą. Więc raczej bym powiedział, że to rozsądne działanie, a że nierozsądne. Kładka i dwa wiadra z betonem. No, mi ciężko jest wynikać w technologii, jakie stosuje wykonawca. Na placu budowy za wszystko odpowiada kierownik budowy i odbiory są robione przez inspektorów nadzoru, którzy odbierają jakby każdy etap budowy. Jeżeli jest to wykonane zgodnie ze sztuką i transport tego betonu jest wymagany małymi, że tak powiem, bo być może jakieś tam były szczeliny, nie wiem, co, do czego było potrzebne, ale akurat na tym etapie był potrzebny ten transport małymi partiami, czyli wiadrach, jak pan redaktor zauważył, i kierownik budowy to akceptuje i wykonane jest to zgodnie ze sztuką, no to inwestorowi już praktycznie nic do tego. Jest wpis w dzienniku budowy, wykonano posadzkę, czy coś tam, co to w tej chwili było robione, a czy wykonawca to zrobił za pomocą pompy, czy za pomocą wiadra, kwestia jego ludzi, tak, i zaangażowania sił. Sekta i Giżyckie Archiwum Cyfrowe. Domyślam się, że chodzi o znak wodny, który jest na zdjęciu. Pamiętam, jak mi właśnie radny sekta, czy w zasadzie w tym przypadku to nie jako radny, tylko jako pracownik biblioteki, mówił, że jest bardzo, znaczy zauważa bardzo dużą tendencję wykorzystywania zdjęć z tego archiwum w internecie jako własnych. To znaczy, ktoś przekazuje do naszego archiwum te zdjęcia, spisywane są odpowiednie dokumenty i to archiwum ma prawo posługiwania się tymi zdjęciami. Mamy takie darowizny. Ale jeżeli się nie zrobi tego znaku wodnego, jeżeli się zrobi go w rogu, to często są kadrowane te zdjęcia i wykorzystywane przez różnych ludzi, jako pokazane jako własne zbiory. Więc poszedł w tym kierunku, że oczywiście, jeżeli ktoś chce takie zdjęcie otrzymać bez tego znaku wodnego, jest mu nawet potrzebne do jakichś celów naukowych i tak dalej, to może się zwrócić i być może taka ścieżka istnieje. Natomiast do publikacji w internecie ryzyko jest bardzo duże, że stracimy kontrolę nad tymi zbiorami, a to są często bardzo pokaźne zbiory prywatne, przekazywane przez naszych mieszkańców czy byłych mieszkańców i ja za to bardzo dziękuję i cenię, bo część rzeczy zupełnie jest nowych, niespotykanych. Gdzieś tam na dnie szafy leżały nawet często niewywołane negatywy, więc mają swoją wartość. I też nie chciałbym, żeby to było na tej zasadzie, że każdy sobie korzysta z tego na dowolnych zasadach. Raczej powinno to być na tym kontrola. I ostatnia sprawa, czyli zalewa, skrzyżowanie i znaki formujące. Zgłoszę sprawę oczywiście fachowcom od oznakowania, tylko panie redaktorze, ja powiem tak, każdy kierowca, który ma uprawnienia do kierowania pojazdami, zresztą pewnie tak w lotnictwie też jest, nie może ślepo ufać, wierzyć temu, co się dzieje
tylko co mu znaki pokazują. Bo jest jeszcze oprócz tego kupa innych rzeczy wokół, przyroda, warunki ruchu i musi reagować na wszystko, co widzi. Przykład z nawigacją chyba będzie najbardziej tutaj trafny. Jeżeli nawigacja mi mówi jedź prosto, a widzę przed sobą na przykład ścianę albo jezioro, no to przecież nie jadę, tak? Tylko zatrzymuję się i nie mam roszczenia względem nawigacji, że mi każe jechać w ścianę, tylko mam tu jeszcze dwa neurony w głowie, które mi każą zatrzymać się. W sytuacji tu zalewania, ja widziałem wczoraj zdjęcia z Fabianic na przykład, gdzie był chyba metr wody na ulicach. W Piszu też ponad pół metra, tak były bardzo mocno zalane. Przy takich nawalnych deszczach każdy kierowca musi zdać sprawę, że jak jedzie z górki, to gdzieś ta górka jak się kończy, to prawdopodobnie ta woda razem z nim tam się znajdzie i zgromadzi przez jakiś czas. I nie wiem, czy jest to powód do roszczeń, że nie ma znaku, że okresowo zbierająca się woda. Bo owszem, są znaki, że okresowa śliskość, tak, czy jakieś tam występujące inne, może być inne niebezpieczeństwo i tabliczka, powiedzmy, tak, że może być woda. Z tym, że my dążymy do przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i do zagospodarowania wód na własnym terenie. Bo skąd te wody się biorą? Biorą się stąd, że coraz więcej jest powierzchni utwardzonych, czyli tam, gdzie ta woda nie wsiąka. Czyli mówiąc inaczej, sobie po prostu spływa. Jeżeli mamy tutaj taką sytuację koło Orlenu, czyli tutaj, gdzie pan redaktor stwierdził, że w zasadzie z trzech kierunków ta woda leci po powierzchniach utwardzonych, to choćby nie wiadomo ile tam kratek było, ona się zwyczajnie nie zmieści do tych kratek i się zaczyna gromadzić. Mało tego, na odcinkach, które są niżej położone, na przykład na kolejowych, czy było takie zjawisko, bo sam widziałem, jechałem samochodem, spływając ta woda z góry, nawet siecią, ona wypływa kratkami. Wypływa, ona nie wpływa, tylko jest ruch odwrotny. Po prostu ciśnienie wody i wypełnienie całej sieci kanalizacyjnej sprawia, że ona i kratkami, i studzienkami, jak gejzery, do góry wypływa, więc też się gromadzi. I moim zdaniem każdy kierowca, widząc po tym, jakie są warunki, powinien uważnie śledzić, co się dzieje wokół niego. Ja wczoraj zatrzymałem się na chwilę, jechałem samochodem, bo nie widziałem w ogóle drogi, tak padało w mieście jadąc. Zatrzymałem się, poczekałem, czy w stanie mi padać, bo wydaje mi się, że to jest najbardziej rozsądne, jeżeli jechać w ciemno. Więc to chyba na wszystkie pytania pańskie odpowiedziałem. Oczywiście sprawdzę, czy taki znak w ogóle, czy istnieje może zastosowanie takiego znaku i jego skuteczności, tak, względem później ewentualnych roszczeń. Panie burmistrzu, z paroma sprawami się nie zgadzam. W tym ostatnim przypadku przykład taki. Dlaczego na kubeczku z kawą w Nowym Jorku jest napisane uwaga, kawa gorąca? Wygrała kobieta $500,000 za to, że się nią poparzyła. I to dotyczy tego. Ostatnie pytanie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plaży miejskiej. Dyrektor Wobika przekazał za czasów pani Piotrowskiej ekomalinę w tym nazewnictwie pozostańmy dla niej. W zamian otrzymał budynek tam, gdzie teraz jest umywalnia pani Kasi, restauracja, etc. W planie jest obcięcie tego prawie że o pół, czyli o połowę. Zostanie tylko restauracja pani Kasi plus umywalki, jak pamiętam, zniknie estrada, ale nie jest to najważniejsze. Zacytuję słowa pańskiego zresztą serdecznego przyjaciela z Morągowa. Tak? Nie mam przyjaciół z Morągowa. Karola Ewalinowicza. Miasto nie będzie robiło dojazdów do szaletów. To była jego odpowiedź na pytanie dyrektora i ekipy z Wodnika na pytanie, dlaczego nie zaplanowaliście dojazdu dla samochodu zaopatrzeniowego do restauracji. Czy to jest po prostu dywersja ze strony tego rozsądnika, czy to jest po prostu idiotyczny pomysł, bo do restauracji nosić nie będą rzeczy. Ja już z chęcią odpowiem panu dyrektorowi. Po pierwsze, plaża, jej charakter kłóci się z komunikacją, tak bym powiedział. My dążymy do tego, żeby ruchu kołowego na plaży było jak najmniej, a już na pewno ruchu ciężarowego, żeby nie było. Nie jest to teren do obsługi przez samochody ciężarowe. I dam przykład. W Mikołajkach jest hotel na wodzie. Hotel, do którego codziennie musi dojeżdżać transport i na pewno większy niż do restauracji czy do szaletów na plaży miejskiej w Giżycku. I to jest realizowane. My nie rozumiemy, dlaczego pod każdy punkt na plaży ma być droga doprowadzona, gdzie samochód ciężarowy miałby dojeżdżać. Proponowaliśmy
przeładunek, jeżeli jest to potrzebne, do mniejszego samochodu, który pojedzie, czyli powiedzmy kombi, tak, tego typu, który dojedzie pod sam lokal i tam rozładuje. Natomiast nie ciężarówka i na to się nie zgodzę, żeby ciężarówka miała podjeżdżać pod każdy lokal. Jest droga zaplanowana od placu Balona do końca MBSW i tam będzie można przeładunek sobie wykonać, jeżeli ktoś musi przyjechać już pod sam lokal z towarem. Po drugie, w miejscowym planie w tej chwili planujemy trochę inną organizację, że będzie to jednak coś na wzór ronda, które będzie do końca MBSW, później w lewo i później wyjazd na plac Balona, czyli będzie można sobie przejechać, a dojazd do obecnego budynku Centrum Mazur będzie przez alejkę i będzie taki, będzie wjazd jakby na taki dziedziniec w środku. Więc to nieprawda, że nie planujemy, tylko nie zgadzamy się na transport ciężarowy. Na planie miejscowym... Nie ma go wcale. Plan miejscowy nie jest już uchwalony, jest przedłużone składanie uwag. Natomiast nawet na tym etapie tam jest KDW, czyli droga wewnętrzna prowadząca niemalże do samego budynku. Dalej trzeba przeładować towar i niestety go nawet może wózkiem dowieźć. Ale nie zgodzę się na to, żeby pod każdy obiekt dojeżdżała ciężarówka. To nie jest ten teren. To jest teren plaży miejskiej rekreacji. Tam mamy zbyt dużo kolizji z rowerkami tymi i jeszcze do tego ciężarówki, jakby miały do każdej restauracji dowozić towar. Ja się na to nie zgodzę, bo po pierwsze KDW, czyli taka droga wewnętrzna, to jest zupełnie inny koszt budowy, inna komunikacja, to jest już droga. A po drugie, to nie jest teren, po którym mają jeździć ciężarówki. Tam mają ludzie sobie swobodnie się czuć, mamy puszczać dzieci, które będą biegały, jeździć sobie, powiedzmy, rowerami ludzie, a nie mijać się ciągle z ciężarówkami, która dowozi co godzinę czy co jakiś czas towar do restauracji. Ona ma prawo wjechać tylko do MBSW, a tam jest przeładunek. Jeżeli ktoś potrzebuje, proszę bardzo. To nie jest teren śródmiejski. To jest teren rekreacyjny, teren zielony, teren do wypoczynku, a jeżeli ktoś ma potrzebę dostarczać towar w takich ilościach, bo ja rozumiem, argument jest taki, że w Giżycku nie ma hurtowni, że jedzie jakiś przewoźnik po miastach i przewozi, to musi sobie zapewnić transport już wewnątrz plaży na własnej organizacji. Daję przykład hotelu w Mikołajkach. Hotel na wodzie, gdzie nie ma dojazdu, radzą sobie doskonale, codziennie musi być świeża żywność dowieziona, na pewno napoje i gości hotelowych pewnie tam jest kilkaset. I więc dla dużej grupy ludzi, plus jeszcze ci, którzy nie nocują, sądzę, że da się to zrobić, tylko kwestia naprawdę zmiany trochę filozofii podejścia do tematu. Moim zdaniem teren plaży powinien być chroniony. W żaden sposób ja nie zgadzam się na to, żeby drogi doprowadzać wprost pod każdy lokal. Jest możliwość obsługi przez przeładunek mniejszym samochodem, wózkiem, nie wiem, czymkolwiek, co jest nawet dzisiaj zasilane elektrycznie. Można sobie to zorganizować. Niekoniecznie ciężarówka musi podjeżdżać pod wyładunek, aż pod samą restaurację. Takie jest moje zdanie. Jest stąd między innymi to nieporozumienie, chociaż mówię, na pewno dojazd będzie zapewniony, tylko nie ciężarówką. Jeśli to wszystkie pytania, to dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję również Państwu. Dziękuję.